Gabriel od kilku godzin nie czuje się najlepiej. Przygotowania do ślubu kosztują go sporo stresu, bo musi panować nad wieloma sprawami jednocześnie. Nerwy nie są dobrymi doradcami, a mogą jedynie zaszkodzić, czasami poważnie. Wiesz co, Gabriel, tak się cieszę, że ty się zgodziłeś na to miejsce. Nawet nie masz pojęcia jak. Rafałku, jeszcze się nie zgodziłem, kochany. No ale pomyśl sobie, piękne miejsce, piękni ludzie będą na tym ślubie. A co ty tak powoli jedziesz? Nie wiem, coś ten ręka mi drętwi. Jedź szybciej, bo przecież jak my tak będziemy jechać, to my do jutra nie dojedziemy. A co ty, Gabriel, robisz? Przecież ty jedziesz środkiem ulicy, dobrze się czujesz? Średnio. Zjeżdżaj tu, zjedź tu. Zjedź tu, bo to jest, Gabriel, nienormalne. Jak ty jedziesz? Co się dzieje, Gabriel? Dobrze się nie czujesz? Jest, Rafał. No jak nie jest? Przecież ja widzę, że jesteś blady. Nie wiem, co mi się dzieje. Coś mi nogę i rękę drętwi. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. Co się dzieje, Gabriel? Nie wiem, mi się. Co ci jest? Zaraz mi przejdzie. Co, jak ci przejdzie? Ty mi mów teraz, bo ty zawsze oszukujesz i mówisz, że wszystko dobrze, a za chwilę jest źle. No może to jest chwilowe jakieś takie... Jakie chwilowe? Coś. Nie wiem. Masz, napij się wody. Ej, Gabriel. Co mi się? Naprawdę? Złap mnie za rękę. Przecież ty nie możesz mnie... Ludzie. Ja dzwonię po pogotowie. Przestań. No tak, bo ty mnie zawsze oszukujesz. Jak wyzywasz karetkę i czekasz na nią, to wydaje się, że trwa to po prostu godzinami. Nie wiesz w tym momencie, co robić. Czy biec na ulicę i machać za tą karetką, czy być z tym chorym. Dla mnie to po prostu była wieczność, a najbardziej dobijający to ten przerażający dźwięk. Panowie, proszę o pomoc. Dzień dobry, pogotowie ratunkowe. Ratownik Janusz, co się dzieje? A wie pan, zasłabłem trochę. Spokojnie. I tak mi noga i ręka trochę zdrętwiała, jakieś mdroczki miałem w głowie. Czy choruje pan przewlekle na coś? Nie, nie. Proszę mi podać drugą rękę, ściśniemy tak. No jest siła słabsza w lewej ręce. Co się dzieje, panowie? No wie pan co, podejrzewam, że chyba jest jakiś coś w tym kierunku. Spokojnie, proszę. Bardzo pana przepraszam, ale w tej chwili to pan nie polepsza pan sytuacji tej. Ale widzę, że jest bardzo zdenerwowany, takie pociśnienie, takie sytuacyjne jest. Bardzo wysokie. Panie Gabrielu, musimy pana przewieźć do szpitala. Zgadza się pan, tak? Podejrzewam, że jest... Panie Gabrielu, muszę pana podkuć, żeby podać panu kroplówkę i pojedziemy do szpitala. Martwię się. Będzie dobrze. Tu. Na spokojnie, jest wszystko okej. Jest przytomny, wszystko będzie okej.